Siemanko, ja jestem Lucek, to jest Need for Speed Carbon i chcę kupić nowy samochód, właściwie namawiacie mnie do tego, żebym kupił Corvette Z06. Niektórzy mówią, że... Właściwie wasze zdania są bardzo podzielone. Niektórzy mówią, że Corvette bardzo fajnie się prowadzi i ma megaśne przyspieszenie. Inni mówią, że ma fatalne prowadzenie i przyspieszenie ma w miarę dobre. No nic, ja to zamierzam przetestować sobie i zobaczymy, jak właściwie ta Corvette się spisuje, moim zdaniem. Czy będzie miała naprawdę takie słabe prowadzenie? Już patrzę, już zobaczymy. Wow! Rzeczywiście, ktoś tam mówił o tym takim driftowaniu, czy wpadaniu w poślizg. Oj, na starcie właśnie to zauważyłem. Wow, ale bez części jest to masakra. Świetnie przyspiesza. Tylko właśnie, ten skręt jest straszny. Ale spokojnie, ja zaraz jeszcze to przetestuję. Co tutaj mamy? Kryjówkę? Chwileczkę, wejdę sobie w ten sposób. Spróbuję tutaj coś potunigować. Kurczę, pewnie ma jakieś fajne bodykity. Zobaczmy. Ktoś mówił, żebym zrobił autoscalp, a nie dawał tych bodykitów standardowych, ale zobaczę chociaż jakie są. Ten jest dosyć ciekawy, co nie? Czy to nie jest czasem bodykit Crossa? Ej, tryb foto, zobaczmy sobie jak to z tyłu wygląda. Ole bania, no ten bodykit jest zajebisty. Nie mam mowy, nie robię autoscalpu. Autoscalp spadaj. Autoscalp zrobię sobie gdzie indziej. Ej, co to? Maska. Okej. Myk, dajemy ten body. Dobra, najpierw osiągi. Osiągi są ważniejsze niż wygląd. Silnik mogę tu już nowy kupić. O rany. Co tam mówiliście, że moc czy moment obrotowy? Informacje. O właśnie, zobaczymy sobie informacje. Mocy pojazdu kontrolować zmierzanie. Większy moment obrotowy przekłada się na lepsze przyspieszenie. No to super. Damy lepsze przyspieszenie. Skrzynia biegów na przyspieszenie. Wszystko na przyspieszenie. Ma być potwór. Ten samochód ma osiągać pełną prędkość maksymalną po 3 sekundach. Przepraszam, po sekundzie. To jest NFS, nie oszukujmy się. Poślizg, nie, trakcja. Tutaj trzeba trakcję, bo niestety samochód strasznie wpada w poślizg. Nie wiem, czy to cokolwiek da, ale okej. Autoscalp. No, na pewno spoilera nie będę tutaj dawał, ale chcę zrobić jakieś magiczne felgi. Ej, ale fajnie wygląda z takimi... Ja chyba zrobię takie felgi z bardzo dużym profilem opony. Naklejki olejemy, kolor felg był, szyby były. Prześwit był, czyli do kosza, chodźmy, do kosza. Space, okej. I kasy mi starczyło. No jestem ciekawy, jak teraz ten samochód będzie śmigał. Na pewno go nie sprzedam, bo ja Corvette Z06 bardzo lubię. Masakra, szóstkę wbijam na 250 km na godzinę. Ale jak dałem opony na trakcję, bardzo Corvette fajnie trzyma się drogi. Troszeczkę jeszcze zarzuca, ale jest naprawdę nieźle. No myślę, że mogę tutaj sobie zacząć rywalizować. Ale powiem wam, że ten bodykit mi niespecjalnie pasuje. On strasznie psuje tą Corvette z tyłu, ale dobra. Osiągi. I teraz silnik damy na moc raczej. Myk. No i zobaczymy. Właściwie to ja bym nawet chyba dał skrzynię biegów bardziej na... No troszeczkę mniej na te przyspieszenie. Bo Corvette i tak bardzo dobrze przyspiesza, prawda? Zawieszenie. Seryjne. Czy coś mogę zmienić? Nie. A tutaj podejrzewam, że tym zawieszeniem mógłbym nieźle poprawić sterowanie samochodem. Dam trochę bardziej na poślizg, bo jednak ta trakcja jest zbyt mocna i czasami ten samochód po prostu za mocno skręca i nie da rady. Najlepsze osiągi to można od razu wybrać sobie. Nie wiedziałem. Dobra. No dobra, weźmy sobie teraz, zobaczę jak tym się jeździ. No powinnam spokojnie polecieć więcej jak 300 km na godzinę. Wcześniej to było
282. Zobaczymy, jak teraz będzie z tym zarzucaniem, tak? Ale powiem wam, że nie skręca aż tak źle. Nie skręca tak źle jak Lamborghini Murcielago LP640. Tu jest zdecydowanie lepiej. Naprawdę. Mimo, że to jest muscle car. 359 km na godzinę to już nie jest mała prędkość, a widzicie, że dosyć szybko się do niej rozpędziłem. Ale jest problem z opanowaniem samochodu przy tej większej... przy tej większej prędkości. Mapa. I chodźmy sobie może... A pojadę sobie, nie wiem, to. Zobaczmy. Przenieść się na miejsce. Aha! Jeszcze jest jeden pomocnik. Ta taka druga babka. Śmieszna taka Japonka, czy jakiej tam. Zaraz ją sobie też przetestuję. Zobaczę, co ona potrafi. Uchał! No, teraz jest, powiem wam, nieźle trochę. To przyspieszenie jest i tak bardzo dobre, więc tutaj nie ma potrzeby skracać tych biegów, wiecie? Zobaczcie, jak ładnie się rozpędza. Muszę każdy zakręt to praktycznie speedbreaker, bo inaczej się wyrobić nie da. Ale zobaczcie, jak zostawiam tych moich przeciwników z tyłu, co nie? Kurczę, na prostych to jest masakra po prostu. Nitro nieźle działa w tej korwecie, bez kitu. Wow! Gonią mnie! Okej. Okay. O! Ale ta Niki w ogóle mnie nie może teraz dogonić, bez kitu. O! No dobra, wiecie co? Mówiliście, żebym wziął korwetę na jakiś pojedynek w kanionie, bo wtedy da się od razu przeciwnika praktycznie wyprzedzić. Spróbuję, kurczę, jestem w sumie ciekawy, jak to będzie wyglądało. Odebrałem swoje terytorium. I zobaczymy, czy od razu uda mi się kogoś po prostu zgubić. A, chodź tu myszka. O, myk, myk, myk. Czy to jest kanion? Kurde. Tor, sprint, drift, kanion. To by był jeden kanion. A już nie mam żadnego pojedynku w kanionie, chyba że będzie z Dariusem. Darianem, przepraszam. No dobra, weźmy sobie ten, który już jechałem, bo jestem w sumie ciekawy, jak to wyjdzie, prawda? Będę miał pojedynek z jednym z bossów. I to będzie Angie! I ona też jedzie muscle carem. I zobaczymy, jak to pójdzie. O, zapomniałem, że tu nie ma speedbreakera. Wow! No, rzeczywiście, można łatwo podgonić, dużo łatwiej niż SLR-em. Ale jest problem ze skrętem, trzeba dużo hamulca używać. Trzeba hamulca używać niestety. Ale podgonić można ładnie i o, jakbym nie spieprzył. Wow, jaki drift, widzieliście? Kurczę, ale strasznie driftuje, bez kitu. Mieliście rację co do tego. No chodź tu, Angie, chodź tu. Wow! Cholera! Ona też się rozbija, bo też ma muscle cara, też zarzuca ją. Nie! Strasznie, kurczę, ciężko jest z tą korwetą w kanionie, bez kitu. Może ja powinienem sobie wziąć te opony jednak na trakcję, bo w kanionie poszłoby dużo lepiej. Ale już wyprzedziłem babkę. I... bum.
No nie, no rzeczywiście jest nieźle. Na pojedynek z Darianem myślę, że Corvetta będzie tutaj w sam raz. Ale zanim dojdzie do pojedynku, ja chcę zrobić jedną rzecz. Po pierwsze, trzeba przejechać wszystkie tutaj wyścigi, które odblokują mi dobre części do samochodów. Ja chcę sobie ulepszyć te moje auta z klasy trzeciej już do maksa, żeby to jakoś jeździło, no bo kurczę. Czy to jest czasem próba prędkości? O, cześć laska, dawno cię nie widziałem. To jest chyba próba prędkości, więc myślę, że dobrze... Tak jest! Dobrze, że wybrałem właśnie teraz Corvette, bo powinienem duże tutaj i fajne prędkości naprawdę osiągać. Tu był skrót, to nic. Przede mną jest Viper. O Viperze też mówiliście, żebym wziął go, przetestował. Ale Corvette, no, miażdży po prostu tym przyspieszeniem, rzeczywiście. O! I... Masakra. No dobra, jestem pierwszy. O kurczę, jaka różnica w prędkości między tymi moimi przeciwnikami. No dobra, włączymy sobie Niki, niech mnie goni. Ej, no what the hell, odbiłem się od ściany i w trafika. Okej. Nie jestem pierwszy, to niedobrze. Poprzez tego pieprzonego taksówkarza. Ale zaraz to nadrobię, zaraz zrobię taką zaraz zrobię tu taką prędkość. Chyba 1000 na godzinę. O Jezus, ale ona ciągnie. Aż ta Corvetta nie wie jak się zachować od tego. Czysta od razu. Nieźle. Okej. I zaraz będzie znowu dosyć długa prosta na rozpęd. I trzeba ją wykorzystać tutaj. O! Jest. Nitrujemy. Jest! Ekstra! Ciekawe, czy pojedzie za mną. Jest! Pojechała za mną, a? Dobra, laska, dawaj, pokaż co potrafisz. <laughs> 360 km. I ściana od razu. Okej, co odblokowałem? Widzicie, odblokowałem turbo poziom trzeci. Także, o oh man, co to jest? Próba prędkości, czyli jeszcze raz Corvette wykorzystam tutaj do moich niecnych planów. Oh yeah. Znowu perfekta, niestety nie trafiłem. Dobra, spokojnie z tym nitro, ono się zaraz tutaj nam przyda. Słabo, słabo. Ale chyba jestem pierwszy. I gaz do dechy. Pięknie! O, dobra Niki, dawaj, pokaż co potrafisz. Jak ona jeździ. Kurczę, rzeczywiście ta Corvetta na ten tryb jest świetna po prostu. Tu takie prędkości da się nią osiągać. O! Tylko nie to. Jak mnie pcha! Kurde, skowale! Masakra. I się po ścianach tym jeździ. A ciekawe co będzie jak włożę turbo, o ja. Kurde, nieźle. No dobra, no to włożymy te turbo, zobaczę jak to będzie wyglądać. Myślę, że to jest turbo, który do tego samochodu. Ktoś tam pisał w komentarzu, nieźle się rozpisał odnośnie tych... O, jest turbo. Nieźle się rozpisał odnośnie tego. Koszyk i kupujemy. To jest tylko 30 tysięcy dolarów. Mapa.
i robimy sobie kolejne tutaj zawody. Co tutaj mamy? Punkt kontrolny, to jest nuda. Dajmy sobie ten sprint, zobaczymy jak mi pójdzie. Chcę sobie, jak mówię, porobić te wszystkie rzeczy, żeby po prostu mieć już samochody bardzo ładnie ulepszone, tak? Jeszcze będę musiał Mercedesa ulepszyć. Właśnie nie wiem, jakim samochodem zrobię ostateczny pojedynek. Wow! Ale wsadziłem tą dużą sprężarkę i świetnie teraz ona tutaj brzmi w tym samochodzie. Au! Oh shit! No ładnie! Ile te nitro ma trwać? Prawie się rozbiłem. Kurde, nieźle, bez kitu. No na prostych to jest kurczę mistrz chyba w tej grze. Cholera, co tu się dzieje? Dobra, dawaj Niki, próbujemy coś działać tutaj. Jeszcze w ogóle nie ma zawieszenia zainstalowanego w tej korwecie, więc ja myślę, że ona będzie się trochę lepiej tutaj prowadzić. Powinienem zwiększyć trakcję, jeśli chcę... O! Jeśli chcę tutaj walczyć na kanionie. Bo to jest jednak ważne, żeby samochód miał dobrą przyczepność. Na tym trybie. Okej. Okay. No co on robi z tym Murcielago, man? Kurde. Jaki szalony wyścig. Ojej, co tu odblokowałem? I właśnie o to chodzi. Poziom trzeci, pakiet jakiś tam. Oczywiście, że odblokowałem nowe turbo, przed chwilą włożyłem za 30 tysięcy, a teraz to jest tylko 5 tysięcy droższe. No trudno, już zainstaluję. No bo trzeba, tak? Korweta musi tutaj miażdżyć po prostu. Rynek, chwileczkę, koszyk. I teraz powinna jeszcze być szybsza, o man. Ej, nie to! Kurczę, kariera, kontynuuj. Chciałem wyjść i zobaczyć jak to jeździ. Jezu, jak to brzmi! Wow! Masakra! Ciekawe ile osiągnę. No myślę, że 359 km na godzinę, wtedy to był max, a teraz? No też jest max, czyli w zasadzie prędkość maksymalna zależy tylko i wyłącznie od ustawienia skrzyni biegu. No dobra, wiecie co? Dziękuję wam bardzo, że byliście ze mną w tym odcinku. Pobawiliśmy się trochę korwetą. Okazało się, że to jest to całkiem fajny samochód. I naprawdę warto było go kupić. Tym bardziej, że jak na kanionach, no można rzeczywiście... What the hell? Co to było? What? Rzeczywiście można tą korwetą poszaleć na tych kanionach, bez skitu. Co jest do cholery? Trzymajcie się na razie, pa pa.